spowiedzią, a przybyła z sieci. A każdy za święto miał zwyczaj umaniać jednego więźnia, którego żądali. A był to jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie posługu. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił Piłat. On im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani odburzyli tłum, żeby uwolnił im ludzi Barabasza. Piłat od nich zapytał: cóż więc mam czynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu: ukrzyżuj go. Piłat odparł: a cóż sobie uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał obiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium. Zwołali całą kohortę, ubrali go w purpurę i oprócz wieńca ziemię, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękali, oddawając mu hołd. A gdy wyszedzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyrene, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola do Tarda przewoził, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgotę, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielali między siebie jego szaty, rzucając o nie los. Co mógłby zabrać? A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy. Ułożył król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch współczynców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Tak wypełniło się słowo Pana, pismo. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przyklinali, potrząsali głowami, mówiąc: hejsie, ty, który burzysz przybyt i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczniami, uczonymi w piśmie, mówili: innych wypadków siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Żyli to także ci, którzy byli z nimi krzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok obejrzał całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś powieki, nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go z nią usłyszał. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyziął go. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik, ze których
stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyziono ducha, że istotnie ten człowiek był synem Bożym. Oto słowo Pańskie.